ten oto maluszek jest Karłem. Co ja chciałem powiedzieć? Dzisiejszy odcinek skupiony będzie na tej kliszówce, w której znajduje się pająk, no bo co innego może się w sumie tu znajdować. Pająk ten nie ma łatwego życia, ponieważ przed chwilą dosłownie zrzuciłem go przez przypadek z biurka, więc no trudy i znoje tutaj przechodzi. Swoją drogą, zanim zaczniemy o pająkach, to nawiązując do ostatniego filmu o wdowach, tu jest koszulka z wdową w stylu takiego trochę Banksiego. Jeżeli byście chcieli dodruk tych koszulek, które można w sumie kupić na stronie arachnohobia.pl, albo można było, nie wiem, może już wyszły, to dajcie znać w komentarzach. Dobra. Pająk, który się tutaj znajduje, gościł już na moim kanale, tu gdzieś macie link do całego filmu o nim. Jest to Eresus Valkeneri i tym, którzy grzebią w pająkach, coś tam ta nazwa mówi, że jest to po polsku poskocz. Co więcej, ten pająk ma od jakiegoś czasu polską nazwę, o której ja nie miałem pojęcia, i to jest poskocz gigant. Poskocz gigaczat, coś takiego, nie? W każdym razie ta nazwa polska, no, jest jaka jest. Jest to pajączek z rodziny Eresidae, czyli rodziny, no, poskoczowatych, tak? Która to rodzina nosi popularną nazwę albo Velvet Spiders, która się bardzo fajnie odnosi do ich wyglądu, albo jeszcze słyszałem Ladybird Spiders. I to też się odnosi do ich wyglądu, szczególnie samców pająków z rodzaju Eresus, bo ogólnie jest dużo rodzajów i bardzo, bardzo różne kształty, bardzo różne kolory one mają. Tutaj dam wam kilka przykładów. No właśnie, a rodzaj Eresus jest taki, że wyglądają trochę jak biedronki. I moc tym przewodnim tego filmu, jak się okazuje, jest to, że hodując jednego pająka i dohodowując go do postaci dorosłej takiej, może to być jednocześnie sukces i porażka. I właśnie dzisiaj wyjaśnię wam dlaczego. Zacznijmy może od takich mega podstaw. Ten pająk należy, tak jak już wspomniałem, do rodziny poskoczowatych. To jest rodzina pająków, która zrzesza ileś tam gatunków, całkiem sporo, rozsiedlonych raczej w cieplejszych częściach świata, chociaż w Polsce występuje coś takiego jak poskocz krasny. Ja miałem jechać na niego w tym roku, ale się nie udało. Może w przyszłym roku uda się go nagrać. To jest pająk w Polsce dość rzadki, wcale nieduży i chroniony, tak? Jest chroniony prawem, czyli nie można go sobie wziąć, hodować i tak dalej. Natomiast jest bardzo podobny właśnie. I jego naukowa nazwa to Eresus colari albo Eresus cinnaberinus. O matko, nie wiem, tam były jakieś machloje w tych Eresusach i już wydaje mi się, że colari to jest ten, który u nas występuje. Poskocze mają to do siebie, że cechuje je bardzo duży i to naprawdę duży dymorfizm płciowy. To znaczy, że samice i samce różnią się pomiędzy sobą, tak? I tutaj ten dymorfizm jest zarówno w wyglądzie, czyli w kolorach, jak i w wielkości. I różnica w tej wielkości potrafi być naprawdę gigantyczna, gdzie samice Eresus valkeneri, to jest swoją drogą największy chyba europejski Eresus, dorastają tak pi razy drzwi do 4 cm, więc ciałem są większe niż jakikolwiek polski pająk, tak? Dodatkowo one są takie pękate, takie masne i przez wielu nazywane pająkami czołgami, co w sumie ma trochę odniesienie do rzeczywistości, bo faktycznie one są takie, wiecie, nabite i zmasowane. Samce natomiast są mniejsze, są trochę szczuplejsze, nazwijmy to. No i samce mają ten charakterystyczny odwłok, który ma zazwyczaj czerwony kolor plus czarne ciapki. Samice są ubarwione, tak wiecie, od czarnego poprzez granatowy, niektóre mają żółtą obwódkę, niektóre mają pomarańczową obwódkę, to w ogóle chyba od diety zależy, więc kolorystycznie są trochę mniej atrakcyjnie ubarwione, no samce są kolorowe, tak? One mają być kolorowe. I teraz, dlaczego ten oto okaz jest zarówno porażką, jak i sukcesem? Słuchajcie, sukcesem jest to, że udało się dohodować dorosłego samca, tak? O tipach hodowlanych i czy on jest trudny w hodowli, to może za chwilę, natomiast fajnie, że udało się dohodować tego pająka do postaci dorosłej, chociaż myślałem, że to będzie samica, trochę liczyłem na samicę. To, na co teraz patrzycie, to są dwie dorosłe sztuki, dwa samce. Eresus valkeneri to jest jeden i ten sam gatunek. Czajcie to? A te osobniki się różnią tak diametralnie, że to nawet wychodzi poza zakres zmienności osobniczej. Co by oznaczało, że ten oto maluszek jest Karłem. Trochę tak słabo, trochę tak średnio brzmi. Jest pająkiem niskorosłym. O, tak będzie bardziej politycznie poprawnie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, bo ja karmiłem go dosyć regularnie i jadł, i zresztą nadal je. On wciągnął już jednego karaczana na tym byciu dorosłym. A inne resusy, które również hodowałem w kliszówkach, one, no, wyrastały na normalne rozmiary, czyli takie jak ten duży osobnik. Zacząłem więc wymyślać różne inne przyczyny, dlaczego tak się stało, łącznie z przyczyną, że jest to w ogóle inny gatunek niż Eresus valkeneri, no ale nie. Te takie białe ornamenty
pędy na odnóżach i w ogóle sam wygląd tego samca no ewidentnie wskazują, że jest to dorosły samiec i należy do gatunku Eresus vulcaneri. Nie ma w ogóle co do tego żadnych wątpliwości. Co więcej, ja się kompletnie nie spodziewałem, że to będzie samiec. To znaczy, no wiadomo, była szansa, że to jest samiec. Natomiast u poskoczy o tyle ciekawe jest to, że samce, które jeszcze nie są dorosłe, wyglądają kompletnie jak samice. One w jedną wylinkę potrafią zmienić cały swój wygląd. Odwłok na poprzedniej wylince jest czarny, na następnej wylince jest czerwony z czarnymi kropkami. To jest niesamowite. I proszę, wybaczcie mi za to, co teraz zrobię, ale czajcie, jaka kopara normalnie. Wow, ten kanał totalnie nie jest związany z LEGO. Tu są pająki, ale po prostu musiałem się pochwalić, musiałem wam pokazać, jakie to jest bydle. Dobra, wracamy do pająków. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że poskocze to są jedne z lepszych pająków, żeby w ogóle zacząć swoją przygodę z pajączkami. I jest ku temu kilka powodów. On sobie tu teraz łazi, żeby nie spadła, żeby nie spadła, żeby nie spadła. Powodów ku takiemu stwierdzeniu jest kilka. Po pierwsze, pająki są powiedzmy dość przyjemne w wyglądzie, to znaczy, że one nie odstraszają swoim wyglądem. Są takie grubiutkie, takie trochę niezdarne, mają fajne małe oczka, no i generalnie wygląd mają dość przyjazny. Także tutaj absolutnie nie ma się czego bać. Po drugie, one są, wydaje mi się, dużo prostsze w hodowli niż chociażby skakuny, z którymi czasami są mylone. I bazuję tutaj na swoim doświadczeniu, bazuję tu na tym, co można znaleźć w internecie i faktycznie z RSS-ami nie ma absolutnie żadnego problemu, jeśli chodzi o odchów, bo one nie potrzebują praktycznie w ogóle wody. Znaczy, potrzebują wody, ale tej wody potrzebują bardzo mało. Ja tak, wiecie, profilaktycznie od czasu do czasu z rzadka zraszam jednak te pająki, no i jak widać trzymają się u mnie dobrze. Ten samiec rósł u mnie rok, ta samica też rośnie, wydaje mi się, że jakoś ponad rok, więc no jest spoko. Co więcej, one są chyba trochę mniej delikatne niż skakuny, więc tutaj ciężko jest po prostu, trzeba się postarać, żeby takiego pająka ubić, no, w skrócie. Kolejna sprawa, są słabo jadowite, serio, nic się wam nie stanie, a oprócz tego, że mają słaby jad, to jeszcze mają bardzo króciutkie, takie urocze helicery. To wygląda tak jakby, no to jest coś kompletnie innego niż ptaszniki, tak? W końcu są to pająki właściwe, te helicery mają naprawdę króciutkie, maleńkie i żeby się wgryzły w człowieka, no to też trzeba się postarać. No i ostatnia sprawa, która się poniekąd wiąże z tą pierwszą, są po prostu ładne i są takie ciekawe w obserwacji, ale musimy się liczyć z tym, że jeżeli takiego RSUS-a sobie kupimy i jeżeli go wsadzimy do pojemnika, to on zrobi konstrukcję swoją drogą, która jest bardzo lepka i do której momentalnie przyczepia się ofiara i w tej konstrukcji będzie siedział rzadko, kiedy będzie okazja, żeby go zobaczyć w pełnej krasie, tak? Więc są to pajączki raczej skryte, które naturalnie występują tam pod kamieniami, pod jakimiś właśnie innymi przykryciami. To nie jest pająk, który będzie paradował po całym pojemniku i na którego będziemy mogli się napatrzyć, ile będziemy chcieli. Także jak sami widzicie, takie fenomeny jak maleńkie samce czy bardzo wyrośnięte samce wśród pająków również się zdarzają i podejrzewam, że to samo jest u samic. I kończymy ten film. Dajcie znać, czy wam się podobał pająk i elo. A w ogóle spoiler, słuchajcie, lecą do mnie nowe goliatusy z Niemiec. Prosto z Niemiec lecą dwie pary, także będzie ogień.